projektu Zachowaj Równowagę zorganizowaliśmy dzisiaj w Instytucie Żywności i Żywienia Dzień Otwarty. Mamy strefę zdrowia, gdzie każdy może zbadać sobie poziom cukru we krwi, może zasięgnąć porady dietetyka, może się zważyć, może również zasięgnąć porady fizjoterapeuty. Mamy również strefę fitness, gdzie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób ćwiczyć, aby ćwiczenia były zdrowe i efektywne, żeby można było stracić zbędne kilogramy. Mamy również coś dla łasuchów, czyli strefę smoothie i strefę kulinarną. Tutaj możemy popróbować pysznych, zdrowych past, możemy również spróbować pysznych, zdrowych koktajli i oczywiście mamy również coś dla dzieci, czyli konkursy związane ze zdrowym żywieniem, z aktywnością fizyczną, gdzie również dzieci od samego początku mogą dowiedzieć się, w jaki sposób zdrowo się odżywiać, aby kształtować zdrowe nawyki żywieniowe w przyszłych latach. Szwajcarsko-polski program współpracy Zachowaj Równowagę przyniósł wspaniałe rezultaty. W szkołach, w których prowadziliśmy szeroko zakrojone działania edukacyjne w zakresie żywienia i poprawy aktywności fizycznej, uzyskaliśmy zmniejszenie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież, dyrektorzy, nauczyciele, ale również i rodzice zrozumieli, co to jest prawidłowe żywienie i jak to żywienie wpływa na rozwój dziecka i ile przynosi korzystnych rezultatów. Jeśli chodzi o populację osób dorosłych, to pomogliśmy osobom z nadwagą i otyłością zredukować masę ciała, poprawić nadciśnienie tętnicze, zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy i poprawić zaburzenia gospodarki lipidowej. Wielu pacjentów chwali sobie ten program, a wiele placówek chciałoby kontynuować tego typu działania i programy w przyszłości. Przygotowaliśmy tak dużo różnych elementów po to, żeby pokazać, że zdrowe żywienie i aktywność fizyczna to są bardzo ważne elementy zdrowego stylu życia, że zmiana na dobre przyniesie bardzo korzystne efekty dla zdrowia i nie jest wcale taka trudna.